Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu. Ostatnio troszeczkę mag widziałem, że się wam przejadł, jednak codziennie wrzucałem te odcinki. Był to swego rodzaju darmowy content, bo codziennie coś się działo, codziennie mogliśmy nagrać odcinek, gdzie klikamy lochy, czyli tak jakby to, co lubicie. Ale widziałem, że jeżeli chodzi o wyświetlenia, no to była tendencja spadkowa, więc postanowiłem dać wam przez dwa dni jakiś inny odcinek z innej po prostu postaci. No a teraz wracamy na maga. Nagrałem to, tak jak mówię, delikatnie na zapas. Jest szósty dzień serwera teraz u mnie, dla was to jest prawdopodobnie sobota. No i co mogę powiedzieć, no mamy 104 poziom i dosłownie ociupinkę nam brakuje do 105 poziomu. Nie robiono jeszcze dzisiaj awka, nie robiona arena, nie kręciliśmy kołem, totalnie nic, więc dzięki temu dzisiaj wbijemy sobie tego menadżera areny. Można by rzec, no nie mamy tego lustra cały czas, więc tutaj za dużo wam nie pokażę w tym momencie, ale można by rzec, że jak ten mem Here we go again, dlatego że no co mogę powiedzieć, znowu będziemy się bawić tym menadżerem areny. Na szczęście nie będzie to takie męczące jak na koncie free to play, no bo jednak tutaj będziemy, wiadomo, kupować wszystkie ulepszenia i tak dalej, natomiast no znowu zaczynamy tą zabawę, dosłownie już niedługo, bo tutaj tak jak widzicie skończy mi się warta za pół godziny i będę leciał z tym właśnie menadżerem areny. Dobra, jeżeli chodzi o toaletę, to jeszcze również jej nie mam, dzisiaj wbiłem ponad ten setny level jak coś, więc jest duża szansa, że z tych trzech pasków tam poleci. To jeszcze zobaczymy. Postaram się wam zapisać na poczcie tą misję, gdzie właśnie klucz mi poleciał. Będziecie mieli od razu datę tam na kolejnym odcinku i będziecie wszystko wiedzieć po prostu. Jeżeli chodzi o lożki, wyglądają w tym momencie tak. Wszystko już pozamykane, strumień lawy 10, tutaj świątynia zimnej krwi 7. Lożki na koniec odcinka wam popokazuję. A to was może ciekawić, twierdza. Poziom 9 buduje nam się na 10. Może dzisiaj wieczorem w sumie troszeczkę skipnę tą 10 i zacznę już tutaj kopalnię powoli budować. W międzyczasie wiadomo, że też trzeba będzie tutaj zaczynać już powoli zamykać te pierwsze 9 lochów, żeby już można było to podziemie w końcu wykopać i w końcu to podziemie mieć. Jeżeli chodzi o gildię, no to tak się prezentuje. Średni poziom 118, 414 rycerzy. Także no, jak sami widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Co tutaj więcej mogę wam pokazać? Tak jak mówię, no generalnie tak to wygląda, zobaczcie, mamy taką broń, taka broń mi dzisiaj rano dropnęła właśnie ze zbrojowni, przepraszam. No i zobaczcie, rozrzut po prostu kosmiczny w porównaniu do naszej poprzedniej. Mam tu naszą poprzednią, nie mam niestety, żeby wam pokazać. No ale 671 góra, gdzie bodajże tamta broń miała, z tego co pamiętam, 530, więc no ten górny rozrzut jest naprawdę potężny, dodatkowo na inteligencję, średnie również fajne, no i wrzuciłem sobie gaming na właśnie tą inteligencję. No i dzisiaj tych lochów mogę wam nawet pokazać, pocisnęliśmy o tyle, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, także dzisiaj nam sześć lochów padło. Chciałem bardzo tego menadżera areny dzisiaj odblokować, no i można by powiedzieć, że nam się udało, dlatego że no zobaczcie, no tak jak mówię, no wbijemy na spokojnie sobie ten 105 level zawki. Pupilki was mogą ciekawić, tu mamy w sumie jakiegoś ziomeczka, który ma siódmy poziom, 7, czyli on ma na piątce jakiegoś pupila, my mamy tego na siódemce, dobra, no zaryzykujemy tym, powinno się udać, dokładnie, cyk, no i mamy coś, aha, czompa już dzisiaj nakarmiłem, dzynkę również nakarmiłem. Tak wyglądają nasze pupilki, jeżeli chodzi o mrok, jest słabo, czwarty poziom, światło 10, ziemia 8, ogień 10, no i tutaj kroks 7, także no w miarę poziomie są te pupile, tylko niestety ten mrok nam odstaje. Jeżeli chodzi o środowiska, to wszystko raczej mam dopchane na maksa. Tu bym niby tym czompem mógł próbować tego ptaka ubić, albo tutaj dzinką tą chmurkę, ale już wolę, wiadomo, no żeby sobie zacząć już awkę na tym równym 105 levelu, ale już nie będziemy tak tryhardować, nie ma to sensu. Pierwsze ulepszenie też tam będziemy musieli kupić na siedzisko, na tą arenkę, w sensie na tego menadżera areny, także no trzeba mieć to wszystko na uwadze. Dobra, czyli tak, no wszystko widzicie, jak to wygląda, także nie ma, myślę, co więcej tutaj wam pokazywać. Chyba sobie lecimy do loszki. Jeżeli chodzi o poprzedni dzień, czyli to był 21 kwietnia, odblokowaliśmy, bo ostatnio pamiętamy, że skończyliśmy na poziomie jakoś tam przed 95, no i dobiliśmy sobie ten 95 zawki i poleciał nam klucz tutaj właśnie do świątyni zimnej krwi. Od razu pokonaliśmy pierwszych dwóch, tutaj był Yeti, te walki będziemy oglądać, no bo tak jak mówię, z magiem one nie powinny długo trwać, a też ich bardzo długo nie mamy, więc możemy obejrzeć jak najbardziej. Jak widzicie, 95 level, no i tutaj Yeti, prawie żadnych krytyków z tego co widzę mu nie walnęliśmy, no ale pokonany, z tego co patrzyłem na niego mamy 50% szans na tego upiora czarnego
czarnego mieliśmy, o Boże, nie pamiętam teraz, chyba z 15% albo coś takiego. W każdym razie no też udało nam się go w miarę szybko pokonać. Tutaj cyk, no i mamy rękawice, które w tym momencie założyliśmy. Te rękawice bardzo fajne, bardzo dużo nam dawały. Aha, zobaczcie, zamieniliśmy nawet za nie, więc widzicie, boki 95 na plus i tutaj inteligencja, wytrzymałość, szczęście 34 na plus i 150 pancerza na plus. Same plusy, jak najbardziej można ich używać. Tu mi w ogóle ktoś z was wczoraj napisał, że powinienem założyć ten pierścionek. Ja tam mu odpisałem, że przecież nie ma dziury, a zapomniałem, że my już mamy kowala, że możemy tą dziurę zrobić, ale szczerze mówiąc nie jestem przekonany, czy na pewno chcę. Niby jest to 39 głównych stad na plus, no ale tracimy 62 boki. Czy to jest opłacalne, żeby jeszcze robić klejnot na tym i tak dalej? No nie wiem, mocno bym się musiał zastanowić, dlatego na razie powiedzmy pominę to, jak będę już miał zamieniać, to wtedy się będę po prostu zastanawiał. Dobra, także te dwa lożki pokonane, no i lecimy to, co pokonaliśmy dzisiaj. Olbrzymi smok, czyli tutaj ten strumień lawy bodajże, dość długo się z nim męczyliśmy, dość potężny, no to jest wojownik, bardzo dużo HP, no ale w końcu udało nam się na szczęście pokonać. Tu jeszcze w ogóle tą starą rózgą bijemy, cyk, no i mamy okrutnie jadowitego gremlina, czyli to jest boss bodajże tamtego drzewa toksycznego, to się chyba tak ten loch nazywa, no ale też na niego mieliśmy dużo procent, więc też tutaj kwestia dosłownie kilku prób i został pokonany. Jak widzicie, paseczek na 300 to jest z dziurą 118 i pancerza 128, więc no od razu go założyliśmy. HP nam nie zostało dużo, no ale grunt, że coś tam zostało po prostu. Tu w ogóle była inna rózga, zobaczmy tutaj ta sama rózga cały czas. Dragor Mrozu 154 level. Też go pokonaliśmy bardzo, bardzo szybko. Cały czas tą rózgą jedną się posługiwaliśmy i dzięki temu Dragorowi wbiliśmy właśnie poziom setny. No i teraz tak, upadły mnich. To jest znowu ta sama rózga. Tu jeszcze, bo bardzo długo, dużo wydałem grzybów na jednego przeciwnika. Tylko nie pamiętam na którego, tak wam powiem. Okej, tutaj, no zobaczcie, ledwo. Prawie niecałe 5000 HP, ale mocny krytyk na koniec. Na kogo my wydaliśmy tak bardzo dużo grzybów? Chyba na tego, to jest zwiadowca, tak, to jest zwiadowca i zobaczcie, my tutaj no ze 150 grzybów na niego wydałem, jak nie więcej, no i zobaczcie jaki fart, wszystkie nasze ciosy jakie mu zadaliśmy to były krytyki, no nie oszukujmy się, że na naszym procencie szans na krytyka nie jest to dość łatwe, żeby taka próba się nam trafiła. No i ja tutaj jak nie mogłem go pokonać na tej starej broni, bo też troszkę poklikałem, czyli na tej, na której biłem tego, ta z czaszką, no to zacząłem sobie tutaj właśnie szukać tej broni, no i poleciało nam to, czyli no byłem bardzo zadowolony, a i tak musiałem na niego wydać jeszcze ze 100 grzybów, żeby on właśnie nam, żeby nam padł, nie? Także no obejrzmy to jeszcze raz, zobaczcie, pierwszy krytyk, drugi krytyk, trzeci krytyk i czwarty tak samo krytyk i to jeszcze bardzo duży krytyk, nie? Także no był problem, ale fajnie, że się go udało pokonać, no bo dzięki temu odblokował nam się kolejny mag, gdzie wiedziałem, że go raczej pokonamy, chociaż właśnie powiem wam tak szczerze, że ten rozrzut na magów, który mamy w obecnej broni, nie jest wcale taki super. Tu jakiś krytyk, no zobaczcie, 7000 HP nam zostało, czyli na styk, no ale pokonany i dzięki temu wbiliśmy bodajże 104 poziom i pół, tak jak mówię. I wbiliśmy chyba jeszcze ze środowiska tego ekspa tyle, no i dlatego w tym momencie mamy tyle, ile mamy. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten rozrzut, to on na magów wcale nie jest taki dobry, żeby mieć taki jak największy, dlatego że my tego maga potrafiliśmy pierwszym ciosem uderzyć za 200 tysięcy, a drugim potrafiliśmy uderzyć za 70 tysięcy i prawdę mówiąc myślałem, że tego maga sobie tutaj nie pokonamy, że będziemy z nim mieli problem i że na nim się zablokujemy, no ale trochę poklikałem, no i na szczęście się udało. I tym sposobem doszliśmy do 104 poziomu. Czyli po 6 dniach serwera mamy tego menadżera areny. Jaki jest plan na kolejne dni? No w tym momencie to już tak naprawdę co? No klucz do kibla, wiadomo, że najlepiej, żeby nam poleciał jak najszybciej, może nawet jeszcze dzisiaj. No i teraz jak mamy tego menadżera areny, no to teraz co? No zamykać pierwszych 9 lochów, to jest 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dokładnie 9, tak nie wiedziałem czy 9 czy 10. Zamknąć pierwszych 9 lochów i lecieć po podziemie, nie? To jest taki plan na najbliższe jakby dni. Tutaj wiadomo, że ten loch nam się odblokuje dopiero na poziomie 110, także muszę tu w ogóle policzyć szanse, ile mam na tego i pomyśleć sobie, czy dalej je klikać, czy może już tutaj poszukać czegoś na zmianę, no ale to jeszcze się wstrzymamy, zobaczymy. I tak już dzisiaj za dużo robić nie będę.
Chyba tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Przedstawiłem Wam to, co się działo. No, ostatnie odcinki były takie, że wszystko robiliśmy na odcinku. Dzisiaj nie wiedziałem, czy będę nagrywał, czy też nie, więc postanowiłem zrobić to sobie samemu. No, ale macie przynajmniej aktualizację, co na tym magu się dzieje i jak to w tym momencie wygląda. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie link i do Twitcha tak samo w przypiętym komentarzu i opisie link. Także jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!